rzeczywiście mecz był ciężki, bo wiedzieliśmy, na co drużynę z Lwowa stać. Wydaje mi się, że byliśmy od początku do końca skupieni. No wiadomo, trzeci set, gdy już prowadzisz 2-0, to zawsze jest taki, że drużyna przeciwna zaczyna no, ryzykować i to zagrywką, też gdzieś tam na siatce w różnych zagraniach. Ale najważniejsze, że tą końcówkę przetrzymaliśmy i wygraliśmy ten mecz 3-0. I najważniejsze są dla nas 3 punkty. Za chwilę gramy kolejny mecz. Ja zawsze oczekuję od siebie dużo, dużo więcej niż to, co się dzisiaj działo na boisku. Staram się być perfekcjonistą. No, jednak wiadomo, że to jest niemożliwe. I ja wymagam od siebie dużo więcej. Także jeżeli chodzi dzisiaj o dystrybucję, cieszę się, że mogłem poatakować, że poczuć ten klimat na boisku, bo dla nas też to jest ważne, gdzie przeważnie w tym sezonie nie mam okazji za dużo pograć. Jak mam już okazję grać, no to cieszę się, że czuję tą atmosferę. Nasi fani znowu przyjechali liczną grupą, tutaj wspierali nas na hali w Krakowie. Także no super, najważniejsze jest, mówię, 3 punkty. To się tylko liczy, bo mimo że te 3-0, ale jednak no, trzeba było się namęczyć, cały czas być na maksa skupionym, bo jednak drużyna z Lwowa już nieraz pokazała, bodajże na 11 meczów 7 razy grali tiebreaka, więc samo mówi za siebie. No właśnie, a propos tych kibiców, czułeś, że jakbyśmy grali u siebie? No dokładnie, to się fajnie jeszcze doping news po całej hali. Strasznie akustyczna jest hala, także super, naprawdę. Ja się cieszę, że miałem okazję zagrać w jakiś tam sposób, też odciążyć Urosza, no bo Urosz wiadomo, że cały czas w tym natłoku meczów, no po prostu cieszę się, że mogłem go odciążyć i na dodatek jeszcze wygraliśmy ten mecz 3-0. To jest dodatkowy uśmiech na dziś.